Dzień dobry Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest profesor Stanisław Kunikowski, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej, a kiedyś Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To może na początek proszę powiedzieć, Panie Profesorze, skąd zmiana tej nazwy? Tak, ona zrodziła się w tym roku. Może zbyt niefortunnie, bo to akurat obchodzimy 20-lecie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, ale tak się złożyło, że w ubiegłym roku podjęliśmy inicjatywę włączenia w struktury naszej uczelni, nieistniejącej już Wyższej Szkoły Technicznej, która od marca tego roku już stała się nierozerwalną częścią naszej uczelni. Zresztą na to uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I właśnie w ślad za przejęciem tej uczelni i czterech kierunków technicznych zrodziła się myśl zarówno ze strony wykładowców obu uczelni, jak i studentów, aby zmienić nazwę. Senat podjął taką decyzję, rozpisaliśmy konkurs, wzięło w niej udział najwięcej studentów zresztą obu uczelni, również wykładowcy i nauczyciele akademicy, jak i pracownicy administracji. Było kilka koncepcji i właśnie wygrała Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Z jednej strony to podyktowane było przede wszystkim zwiększeniem ilości kierunków technicznych, bo mamy ich w sumie zgodnie z obowiązującymi trendami. Sześć kierunków technicznych, gdzie kształcimy inżynierów, ale z drugiej strony chciałem Państwa poinformować, że wśród uczelni niepublicznych w Polsce funkcjonowało sześć uczelni o tej samej nazwie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. I stąd też chcieliśmy wyróżnić się bardziej. Wyróżnić. To po pierwsze, a po drugie stać się uczelnią związaną, połączoną bardziej z regionem. Czyli z Kujawami, z województwem kujawskości, tak, ziemię dobrzyńską i Pomorze. Stąd też ten pomysł i przyznam szczerze, akurat to wiąże się z tą rocznicą 20-lecia już też funkcjonowania naszej uczelni w środowisku włocławskim. No właśnie, 20 lat, lat wielu zmian. Właśnie najpierw ten profil taki bardziej, profile bardziej humanistyczne, teraz idziecie w kierunku rzeczywiście no, zgodnym z obowiązującymi trendami, ponieważ brakuje nam inżynierów. Proszę powiedzieć, jaką ofertę kształcenia przygotowała uczelnia na najbliższy rok? Słusznie pani redaktor powiedziała, że no 20 lat temu nastawialiśmy się szczególnie na kierunki humanistyczne i o profilu społecznym. Stąd mieściło się to w nazwie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, gdzie prym wiodła ekonomia, pedagogika, historia, administracja. Te 20 lat no wiele zmieniło się w trendach i zainteresowaniach potencjalnych studentów, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną. I na rynku pracy. I na rynku pracy oczywiście. To, że nisz demograficzny już od kilku lat wszedł na stałe, mówiąc na stałe, mam tutaj na myśli no, okres gdzieś do 2025, bo tak mniej więcej przewiduje się niż w uczelniach publicznych. On jest widoczny już od kilku lat, ale ten niż pogłębia się też i w systemie edukacji na poziomie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a nawet ostatnio również i przedszkolach, czego nie przewidywano kilka lat temu. Myślano, że jednak już zacznie więcej się rodzić niż umierać. Niemniej jednak ta tendencja jest długofalowa. Stąd też staramy się być bardziej mobilni, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną. Aktualnie mamy 14 kierunków kształcenia, w tym dwa kierunki magisterskie, które cieszą się największym powodzeniem, a więc pedagogika w dalszym ciągu, jeśli chodzi o studia drugiego stopnia i pielęgniarstwo. Jesteśmy po pozytywnych akredytacjach, co nas szczególnie cieszy. Mamy ofertę sześciu kierunków inżynierskich.
i liczymy na kandydatów na studia. No właśnie, bo to nowa oferta. To jest nowa oferta, przejęta zresztą, cztery kierunki przejęte po Wyższej Szkole Technicznej, która tu funkcjonowała we Włocławku, ale uzyskaliśmy również zgodę i uruchamiamy po raz pierwszy kierunek inżynierski energetyka. Chciałbym tu przy okazji dodać, że jest to jedyny kierunek, którą prowadzą uczelnie, którą prowadzimy w tym roku akademickim, w nowym roku akademickim w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy jedyną uczelnią, która posiada ten kierunek, energetyka. Nie ma tego w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, ani na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. I tego typu kierunki, które cieszą się od wielu lat dużym powodzeniem, a mianowicie budownictwo, transport, logistyka. Pani pytała, pani redaktor, o ofertę. Otóż mamy dwa wydziały zamiejscowe. Jeden w Grudziądzu z inżynierią mechaniczną, czyli też kierunek o profilu technicznym. I mamy wydział zamiejscowy w Nowym Targu od nowego roku akademickiego. Trwa już rekrutacja na bezpieczeństwo narodowe. To jest ta oferta 14 kierunków, które, poprzez które kształcimy na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Z tym, że dużą uwagę od kilku lat przywiązujemy do studiów podyplomowych i kursów i szkoleń. Otóż taki ranking był przeprowadzony niedawno przez jeden z periodyków ogólnopolskich i znaleźliśmy się na 21. miejscu wśród wszystkich uczelni i państwowych, i niepaństwowych, które mają tak rozbudowaną ofertę studiów podyplomowych, szczególnie adresowanych do samorządów lokalnych. I stąd też stale to rozbudowujemy, bo mamy kilkadziesiąt ofert i każdego roku otwieramy kilkanaście studiów podyplomowych, które prowadzimy zresztą zgodnie z profilem kształcenia na określonych kierunkach. I jakie to są studia podyplomowe? Może przede wszystkim adresowane to są dla nauczycieli, dla samorządowców, dla pielęgniarek, studia podyplomowe związane z wychowaniem fizycznym, bo mamy kierunek wychowanie fizyczne. No i to, co nas szczególnie duże zainteresowanie, to kształcenie kadr w służbach mundurowych, policji, służbach więziennych i w straży. To prowadzimy od kilku lat z dużym powodzeniem. Mamy podpisane porozumienia i to na szczeblu wojewódzkim i centralnym, jak z Komendą Główną Policji, ale również ze Strażą Wojewódzką, Państwową Strażą Wojewódzką w Toruniu. I tego typu studia podyplomowe, a szczególnie kursy, cieszą się dużym powodzeniem. Także oprócz tego, bo jest to taka możliwość zdobycia konkretnych kwalifikacji w sytuacji, kiedy trzeba je pewnie z jakichś tak, powodów pani zdobywać. Redaktor, i to, co szczególnie chcemy w ostatnim okresie, to również taką ofertę skierować dla nauczycieli. Ci, którzy mogą stracić pracę, albo pracują nadal, a mogą. Jest to tak. Prawdopodobne. I tu przeprowadziliśmy taką ankietę wśród nauczycieli, zresztą dzięki tu wsparciu Urzędu Miasta i pana prezydenta i pani dyrektor Wydziału Edukacji. I jesteśmy w trakcie opracowywania i tego typu kursy i szkolenia chcemy prowadzić dla tej grupy zawodowej, która no, czuje się niepewnie na tym rynku edukacyjnym, gdyż ze względu na ten niż demograficzny, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, on może potęgować właśnie
bezrobocie wśród tej grupy zawodowej. To może na koniec tylko, bo tak. Proces rekrutacji trwa. Gdzie studenci mogą się dowiedzieć wszystkich tych szczegółów, o których nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć? Tak, oczywiście biuro rekrutacyjne naszej uczelni znajduje się w kampusie na ulicy Okrzei 94. Jest czynne od 8 do godziny 16, również i w sobotę. Prowadzimy również nabór na wydziałach zamiejscowych w Grudziądzu i w Nowym Targu, jak wspomniałem. Również można się dowiedzieć informacji szczegółowych na stronie internetowej naszej uczelni. Serdecznie zapraszamy. Rekrutacja trwa i będzie trwała do końca września. Zainteresowanie kierunkami technicznymi jest, co nas szczególnie cieszy, ale jesteśmy też nie tyle zdziwieni, ile miło przyjmujemy zainteresowanie tradycyjnie również kierunkami o profilu społecznym, czyli administracją, ekonomią i bezpieczeństwem narodowym, no i tradycyjnie już pedagogiką, jeśli chodzi o studia drugiego stopnia, więc studia magisterskie. Prym prowadzi fizjoterapia, która cieszy się olbrzymim powodzeniem. Jest to modne, ale przy okazji absolwenci znajdują pracę, a Włocławek leży w takim specyficznym miejscu, gdzie jest blisko do wielu. Tak, że jest nagromadzenie tych uzdrowisk, poczynając od Wieńca, poprzez Ciechocinek i Inowrocław, i znajdą na pewno. A poza tym brak ruchu wszystkim daje nam się we znaki i ta potrzeba rehabilitacji niestety jest. I to bardzo cieszy, że stajemy się takim społeczeństwem bardziej aktywnym. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.